Siemaneczko, w 193 części Let's Play Gothic 3. Nie bez powodu jesteśmy w klanie Młota przy kowadle. Monetka. Co prawda mogliśmy wziąć jakąkolwiek inną kuźnię, ale tutaj jest wielki mistrz, który nas tutaj? Tak, Ingvar nas nauczył przeta kucia z czystej rudy. Chyba tak, w każdym bądź razie tak mi się kojarzy. I tutaj zrobimy sobie pancerz, o którym pisaliście, że warto go teraz zrobić, bo jest neutralny i coś tam chyba troszkę lepszy. No zróbmy go, no czemu nie, mamy okazję, to go zróbmy. Tylko przestań się obijać. To jest zaklęta zbroja. Dobra, potrzebne mi dwa karwasze. Czekaj, karwasze to co to są, na golemniki? Zaraz zobaczymy. Dobra. Okej, zrobiłem za jednym zamachem dwie sztuki, spoko. Dobra. Ale nie, to są na golemniki, nie. Karwasze to jest jeszcze co innego, dobra. Jedna sztuka na pierśnik. Tak jest, na ramienniki. Tutaj będą dwie sztuki. I podszewka jedna sztuka. Dobra, i mamy wszystko, już mamy wszystko. No jeszcze czego nam tutaj, smocze łuski nam troszeczkę zostało. Sztabka rudy też jeszcze, skórka też nam została. Pierścień obronny potrzebny, ciekawe. No, w sumie moglibyśmy zrobić jeszcze jeden egzemplarz. Dobra, ale tylko jeden nam jest potrzebny. Tak jest. Dobra. Czekaj, zdejmijmy sobie tarczę. Jak to wygląda? Ciężki, niezawodny, ucieleśnienie spokoju i potęgi. Nazwa brzmi dumnie. No lepszy jest. No co mam tutaj powiedzieć? No jest ewidentnie lepszy. Energia ogniem. Jeszcze przed lodem ma dodatkowo. Odporność na gorąco, odporność na chłód. Spoko. To tu nie ma znaczenia, bo mam to wyuczone, ale ogólnie no jest lepszy. Jak wygląda? Czekajcie, wyjdziemy na dwór, bo tak słabe światło tam. O, tu będzie lepiej widać. Jasne, czemu nie? Powiem wam, że ciekawie. Intrygująco, nie? To jest jakiś z przodu, co to jest? Jakaś taka czaszeczka? Jakiegoś kruka? Czy jakiegoś stwora? Ścierwojada. Ej, powiem wam, że pasuje też do korony ta zbroja. Bardzo dobrze, no. Zbroja króla. Zbroja warta noszenia przez króla, nie? Okej. Okay. Podoba mi się to. Dobrze. Wróćmy do tarczy oczywiście. Co jeszcze? Coś jeszcze miałem się nauczyć albo coś w tym stylu? No nie, broń na razie zostaje taką jaką mamy. To jest mi potrzeba odciorta siły tak naprawdę. Na ten toporek też. O, na ten toporek mniej nawet. 480. Lepiej się nie wtrąca. Ale ten ma 140 zasięgu. O, to jest mniejszy zasięg, ale bonus jest fajniejszy, no. Mhm. I będzie miał większe obrażenia. Ciekawe, dobra. Ale i tak na to nie możemy sobie na razie pozwolić. No bo nie, no. Bo no nie, duży oręż potrzeba 30 chyba punktów, nie no, na razie odpada. Dobra, mamy parę miejsc do zwiedzenia dzisiaj, troszeczkę zaczniemy od eksploru, także widzimy się za sekundkę w okolicach pierwszego miejsca. Dobra, jesteśmy w okolicach pierwszego znaleziska, znaczy znaleziska, no trofeum, zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Może ogniste strzały. Tak. Oj. Nie spodziewałem się, że od razu mnie stargetuje. Przez te krzuny nie widziałem, jak blisko jest. Trafiłem dziada? Nie.
Dobrze, trafiłem go. Trochę martwi mnie, że tak mało mu zabrałem HP. O kurde. Ma jebnięcie, ale my też potrafimy uderzyć, no. Jest duża różnica w obrażeniach w zwarciu, a w łuku w naszym przypadku. Mimo, że mamy lepszy łuk oczywiście. Ale tam też trzeba byłoby trochę punktów zainwestować. Nic nie widzę. Ja mam okazale wygląda skubaniec. 1000 expa. Okej. Dobra, zimne serce. Róg demona, troszkę złota. Co to jest za zimne serce? Mogłem zobaczyć statystyki, zanim to schowałem do ekwipunku, bo teraz kurde bele będę tego szukał. Dobra, mamy na szczęście. Zamrożenie. Silny miecz, który wzbudza strach z daleka i przyciąga złodziei bliżej niż byśmy chcieli. Ciekawa broń. Ciekawa. Fajnie wygląda. Patrz. Kurwa. Nie. Bez tego. O Jezus. Fajne połączenie żywiołów, nie? Kurde, mógłbym mieć ciutkę więcej. Mógłbym mieć też z 300 obrażeń jak ten. No to naprawdę można byłoby rozważyć chodzenie z taką bronią, nie? No ale nie ma. I tego się trzymajmy. Dobra, czy coś tutaj jeszcze było? Powiem wam, że trochę zwierzyny w tym Nordmarze się pojawiło. No mnie po drodze tak ubiłem stado wilków. Małe stadko bizonów. Coś tam, jakieś tam rozpruwacze. No tam jelonki to nie mają znaczenia. Nie, dobra, spieprzamy stąd i zobaczymy się po prostu przy kolejnej miejscówce. Dobra, jesteśmy już w okolicach drugiej miejscóweczki, czyli tej legendarnej twierdzy goblinów, o której tyle razy mi pisaliście. Tutaj mamy też kryjówkę Anoga, czy Inoga, któregoś z nich. I to jest niedaleko. Już ruiny się wyłaniają, że... O, goblińska jagoda, zajebiście. O kurde. Dobrze, dobrze. To jest chyba potrzebne do miksturki pod zręczność, nie? Że ja tutaj się nie pokręciłem nigdy i nie ogarnąłem. Jezu, jeszcze kuferki takie tu zostawiłem. Wstyd. Wstyd z mojej strony. Dobra, może jakieś tu super rzeczy nie ma, zresztą to są zwykłe kuferki, ale mimo wszystko, no. Dobra, spoczko, troszeczkę strzał zawsze się przyda. Okej, tam jest ta twierdza. No. Tu już mamy pierwsze gobliny. No, a nie. To tam, a co tam jest za twierdza w takim bądź razie? Dobra, ale dobrze wyszło. Nie przyjdą do mnie? Ja przyjdę do nich. Dobra. Nawet nie chcę mi się pojedynczo sprawdzać. Zakładam, że nie mają nic nadzwyczajnego. Dobra, jakieś kolejne biegną przy dupasy. Może wyciągnijmy broń. Dobra. Dużo nam brakuje do następnego poziomu, no jeszcze troszeczkę brakuje, kurde, że naprawdę ciężko wbija się tutaj poziomy na tym etapie. Coś tam idzie. Dobra, może wykonamy tak, może skorzystamy już z łuku, chociaż wtedy stargetujemy wszystkich. Ale w sumie są tylko gobliny, nie? Co się złego może stać? Aha, i one jeszcze są zgliczowane z jakiegoś powodu. No dobrze, bardzo dobrze. O Jezus. Pięknie. To rozstrzelamy je jak kaczki stąd, bardzo dobrze. Oj ty. Nie widziałem cię, gnoju.
Nie zauważyłem go. Dobra. Oj, spokojnie. Dobra, co to jest? Potworny goblin szaman. Kurwa, jaki dokokszony, nie? Miał pewnie dobre geny, wyrósł na silnego i tak przejął dowództwo. Nawet coś tam nas zabolało, jego uderzenie. No, ale to chyba tyle, jeśli chodzi o tego... goblina szamana. Dobra, co ty tutaj miałeś? Łapacz snów. Ta tarcza została wykonana przez gobliny z kamieni i materiałów, które przechowują magię goblińskich szamanów. Okej. No, pozbierajmy teraz to całe ścierwo. Tutaj, z tych biedaków. Co to jest za tarcza? Jak ona wygląda? Pokażcie mi to, ją ocenimy, czy to jest coś warte, czy nie. Zwykła okrągła tarcza. Dobra, tarcza wodza. Też ciekawie wygląda. Łapacz snów, ale to jest niezepsute, no. Powiem tak. No, statystyk to nie ma za dobrych, ale ciekawie wygląda. Nie na ten poziom, już do nas pasują dużo większe tarcze aktualnie, ale wcześniej. Nie było tu ciężko, nie? Można przyjść tutaj wcześniej, spokojnie. Dobra, wybijmy na razie resztę tego towarzystwa. Dziwne, że tu nie ma też jakichś, nie wiem, mocniejszych goblinów, nie? Jakichś innych szamanów pomniejszych. Tylko te same pionasy obtoczony jest, tymi pionasami. No ale dla nas to lepiej, nie? Dobra. Zakładam, że tutaj już zębacz tam jeszcze jakiś jest. Że tu w okolicy to już mamy spokój. Tego zębacza to możemy ustrzelić. No come on. O Jezus. Dobra. Tam jest kolejny. Dobra, już 150 expa, nie? Ale mniejsza. Interesują mnie skarby. No i tamte ruiny po lewej, kurde. Zaraz to ogarniemy wszystko. Tylko pozbierajmy te pierdoły. Nie wiem, czy jeszcze kasa będzie mi tutaj tak naprawdę jakoś mocno potrzebna. Zwłaszcza, że nie stoimy źle, bo jeszcze sporo mamy kasy w ekwipunku. A myślę, że możemy mieć w ekwipunku... No z... Kurwa, z 5 dych. Myślę, że możemy mieć w ekwipunku, także nie jest źle. Aha, to są te skarby goblinów, tak? Dobra, jakieś złoto się pojawia. Sporo takiego badziewia. Chochla, wytrych, monetka. Złoto, mnóstwo złota. Skarb to było ile? 800. Dobra. A ten bębenek? Myślałem, że ten bębenek jeszcze będziemy mogli złupić. Co to tam jest za jaskinia jakaś? Cholera wie... Pełno krwi. Kurwa. Kusi mnie, żeby to sprawdzić oczywiście. Tak samo kusi mnie, żeby sprawdzić tamte ruiny, co były obok. Dobra, ale tu temat mamy ogarnięty z tym. I bardzo dobrze. Może jeszcze jakieś fajne ziółko tutaj wpadnie. Rarytas. Kurde, muszę zobaczyć, czy nie mam już wystarczających... A nie, bo to szczaw królewski jest potrzebny. Wystarczającej ilości ziółek, żeby zrobić sobie tą... potkę kuźwa na... podzręczność. Dzień dobry. A, wiem, co tutaj było grane. Tutaj siedzieli ci myśliwi. Co ich odprowadziliśmy do... Okary. Dobra. Kurde, tak blisko była twierdza tych goblinów, nie? Że tą jaskinię...
zakrwawioną bym zobaczył, ale obstawiam, że jest wyczyszczona. No ale tak na wszelki wypadek. Dobra, no i od tego chciałem zacząć odcinek i w zasadzie troszkę czasu mi to zajęło, ale to już było zaległe do zrobienia. I co dalej robimy? Próbowałem i myślałem też sporo nad... nad reputacją, nie? Nawet zastanawiałem się, ile dostanę za ubicie takiego przywódcy z Nemory. No i samo zabicie go nic nam nie daje. Oprócz tego, że wszyscy się rzucą na nas tam. Nawet jak go wyprowadzimy gdzieś, to i tak buntownicy z Nemory się rzucą na nas. Dopiero jak wybijemy całą Nemory, to dostajemy plus 7 u orków. I stwierdziłem, że nie, że ja tak... O Jezu, jak tu ciemno. Że ja tak... Kurwa, teraz stąd nie wyjdę. Że ja tak nie chcę, no... Nie chcę, obrałem już zdecydowanie drogę Innosa, znaczy zdecydowanie, ostatecznie krótko mówiąc. I nie chcę aż takim kosztem, czyli wybicie praktycznie w większości buntowników, nie tylko przywódców, ale naprawdę lwiej część buntowników. Nie klei mi się z wizją tej gry. Kiedyś pamiętam jak grałem, kiedyś, wybijałem jednych i drugich, żeby mieć expa, nie? Ale nie, ten świat się zrobi taki pusty. Nie bardzo mi to pasuje. Także odpuszczamy sobie ten temat. A skoro go sobie odpuszczamy, no to co? Bierzemy się za odbijanie miast w Myrdanie. Wybraliśmy już drogę Innosa, no to orków trzeba jednak poświęcić, nie? A nie, że wybraliśmy drogę Innosa, a sobie tam wybijemy 3/4 buntowników, żeby kurde tam orków udobruchać, których i tak mamy plan wyrżnąć, nie? Wiem, że... kuferek bym taki przegapił. Wiem, że dostałbym się do Kana dzięki temu i tam zbroję bym dostał, ale ciul w tą zbroję przeżyje, kurde. Nie takim kosztem, wiecie o co chodzi. W ogóle widzę, że też jakieś obszary. O Jezus. O Jezus. O Jezus. Czemu mi tu tak laguje, panie? Dobra, te twoje ugryzienia tu mi niewiele robią. Tutaj kojarzę to miejsce, tak mi się wydaje, że tu byłem kiedyś z jakimś zadaniem. Chyba, że mi się wydaje. Strzelmy sobie potkę. Jeszcze do Xardasa by się przydało wpaść, tylko że Xardas, no z Xardasem tam też będzie niezła chryja. Więc może jeszcze odkładam to, zresztą Xardas to będzie w sumie taki boss. Wątpię, żeby był łatwym przeciwnikiem. Dobra, myślę, że stąd możemy spieprzać. I od jakiego miasta zaczniemy? Myślałem nad Monterą, żeby zacząć od Montery, ale kurde, Montera to będzie ciężkie miasto do rozpieprzenia, tak mi się wydaje. Więc chyba zaczniemy od Silden. Myślę, że Silden będzie takim lejtowym miastem do rozpierdzielenia. Znam tajemnicę Umbraka. No i co to jest? Jakiś potężny magiczny artefakt? Umbrak był w czasie wojny szczególnie brutalnym przywódcą. Nikt nie chce go rozgniewać. Wszyscy się boją, że skończą jak jego ofiary. A, dlatego tak go słuchają. Umbrak musi zginąć, albo nigdy nie będziemy wolni. A co z tobą? Odważyłbyś się zabić Umbraka? To ork, nie jakiś półbóg. Dobrze, więc podążymy za tobą, kiedy tylko dasz nam sygnał. Myślę, że nie ma co się pierdzielić w tańcu. Uwolnijmy Silden z władzy orków. Dam ci popalić! To jest malutki dylemat z tym wszystkim. No, Umbrak nie... Taki, że kurde Inok ginie. Fajnie by było, żeby on przeżył. Trochę sobie utrudnimy to odbijanie. Niezła chryja, krótko mówiąc. Dobra. Ogólnie ładnie potrafimy już naprawdę sporo ciosów przyjąć. Naprawdę jesteśmy twardymi twardym kocurem. Gdzie on walczy, ten Inok? Bo znowu tutaj jest chyba, nie? A, powinienem zwój sobie ustawić leczenie innych, chociaż tu jest taka chryja, że nie wiem kiedy miałbym to robić. Dobra. Idzie ten zjeb. Fajnie, że przyszedł. O, może pięknie. Dobra.
Napijmy się. Kurwa, odszczepcie się ode mnie. Odszczepcie się od mojego ziombla. Dobra. Dobra. Odjętą, kurwa, kusznicy tam już prują. O Jezu, oczywiście. Stamina się skończyła. Dobra. Bym się wkurwił, jakby teraz go taki przypadkowy bełt zabił, nie? Patrzcie, co za menta taka, nie? Dobra. Gdzie on leci? Okej. Nie jest źle. Dobra, może zapiśmy, bo na razie dobrze idzie, nie? Dobrze idzie. Może jakiś zwój, kurwa, leczenie. O, shit. Gdzie jest leczenie? Tak. Uleczmy go. No. Teraz zapiszmy. Dobra. Teraz już jestem spokojny. Tu jest niezła chryja. Tu idziemy teraz pomóc. Dobra. No, myślałem, że zrobię jakąś szarżę. Dobra, tam sobie poradzicie. Może tu pociśniemy. No i kurwa, ale orków targetuj. Dobra. Nie. Tylko orków. Dobra. Dobra. No tutaj jeszcze jacyś żołnierze, kurwa, najemnicy. Próbują coś zdziałać. Pięknie. Ambitny żołnierz. Dobra, przepędź orków z Sildem. Okej, okay, doświadczenie, reputacja, zajebiście i awansik. O to chodzi. Tu mamy jeszcze jakiegoś biednego orka. Tego nie, myślałem, że musimy go dobić. Asasyn został. A jego mamy na zielono? Z jakiej racji na zielono jego mamy? Kurwa, ja będę teraz... A, to mogą być ci buntownicy, gdzie tam, wiecie, troszkę nabroiliśmy. Odnieś broń. Jesteś mądrzejszy niż się zdaje. Dobra. Możemy chyba zacząć zbierać łupy. A będzie co zbierać, ale nie. Interesują mnie poszczególne postacie. Takie jak na przykład... Ktoś tego asasyna to w ogóle nie kojarzę. Znaczy ja nie ubiłem tutaj asasyna? Znaczy nie kojarzę, wiem, że tu był asasyn, ale to nie... jego się nie pozbyłem kiedyś? Może, nie wiem, nie pamiętam. W każdym bądź razie udało się za drugim podejściem. Za pierwszym zginął Inok. Wiem, że jakbym wziął zadanie, żeby zabić Inoka, to pewnie by się wykonało. Chociaż nie, przed śmiercią wodza musiałbym to może zrobić. Mniejsza, to nie jest istotne. Istotne jest, że ten wódz poległ i to się liczy. A, myślałem, że będzie miał coś wyjątkowego przy sobie. Silden został wyzwolony. Tak jest. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to przeżyje. Masz dozgonną wdzięczność mieszkańców brakowało. Tej doliny. Weź to w nagrodę. Jeśli zechcesz kontynuować trening, daj mi znać. Co dostałem w nagrodę? Przyda się. Dobra. No dobrze. Trochę tych punktów mam teraz, 40, więc spoczko. Jak tam z HP stoisz w ogóle? A, bo ciebie uleczyłem go, on później już nic nie robił. Może to i lepiej. Interesują mnie jeszcze tu jakieś ciężkie skrzynie. W ogóle zapiszmy. Żeby się gierka jak wykrzaczy czy coś, to wiecie. Pytanie, czy ktoś tutaj przyjdzie? Kostur maga, aha. Anok na przykład? Ciekawe, nie?
Dobra, te złote kielichy to sobie pozbieramy. No kurwa. Tu było coś godnego. Takie pierdoły. Ziarna czerwonego pieprzu, kurwa. A to za... O Jezus, jakbym to wcześniej znalazł. Kurwa, to dość istotne było. O Jezu, nawet ta babeczka zginęła, szkoda. Szkatułka, no teraz to wszystko poczyścimy, ale szkoda. Ona tutaj sprzątała chyba, nie? Dobra, zastanawiam się, czy gdzieś jeszcze warto skroić. Może... Aha, może tutaj. Może coś być u kowala jeszcze istotnego, nie? Jakaś skrzynia? Potężniejsza? Nie, gówno. To chyba możemy kończyć. Jeszcze do Anoga bym na szybko poleciał. Kurde. Ach, znowu straciliśmy kolejnego dobrego człowieka z obozu po drugiej stronie Silden. Handlarze niewolników na usługach orków są zwykle nieprzewidywalni, dlatego, że to niebezpieczne zajęcie. Ponieważ straciłem niedawno sporo ludzi, mogę ci dać 50 sztuk złota za niewolnika. Chodziło pewnie o tych, co kiedyś niewolników tu wybiliśmy? Po kryjomu pewnie tak. Możliwe, no ale dobra. Pytanie, że jak się przekimam, albo czy za jakiś czas przyjdą do Silden ci buntownicy, bo w sumie już nie muszą w lesie siedzieć. Słyszałem o rebelii, więc Silden naprawdę jest wolne? Tak jest. Tak, to prawda. Dobrze się spisałeś, nieznajomy. To przywróci nadzieję wśród ludu. Jestem królem. Niechaj Innos macie w swojej opiece. I wybrańcem Innosa, tak by the way. Dobra. Jesteś w porządku. Pewnie, że kurwa jestem w porządku. Jestem w opór w porządku. Jezus, nie to chciałem. Dobra, i tu sobie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i co? I zaczęło się. Zaczęło się. Chociaż nie, no w sumie Cape Dan, kiedy już odbiliśmy Cape Dan, nie? Co tam? Kontynuacja po długiej przerwie. Dobra, na tyle dzisiaj, także trzymajcie się i na razie.